o mnichach, którzy jadali poza klasztorem. Stosownie do zwyczaju klasztornego, bracia, którzy wychodzili, by załatwić jakąś sprawę, nic poza klasztorem nie pili ani nie jedli. Taka była reguła i przestrzegano jej wiernie. Lecz jednego dnia jakaś sprawa, którą bracia wyszli załatwić, zatrzymała ich aż do późnej godziny. A wiedząc, że w pobliżu mieszka pewna pobożna kobieta, poszli do jej domu i tam coś zjedli. Powróciwszy późno do klasztoru, poprosili, jak to było w zwyczaju, ojca o błogosławieństwo. On zaś ich zapytał: gdzie jedliście? Nigdzie, odpowiedzieli bracia, a na to Benedykt: dlaczego tak kłamiecie? Czyż nie poszliście do domu takiej to a takiej kobiety? Czy nie jedliście takich a takich potraw? Czy nie wypiliście tylu to a tylu pucharów? A kiedy im czcigodny ojciec przypomniał i gościnność przyjmującej ich kobiety, i rodzaje potraw, i ilość napoju, pojąwszy, że wie wszystko, co uczynili, drżąc, padli mu do stóp i błąd swój wyznali. On zaś im natychmiast wybaczył, mając nadzieję, że na przyszłość nie pozwolą sobie na takie wykroczenie w jego nieobecności, gdyż będą wiedzieć, że jest jednak obecny duchem.